Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Niektórzy w komentarzach pytają, jakim cudem ty masz już tak wysoki level? Nie mam najwyższego. Są ludzie, którzy naprawdę mają dużo wyższy prestiż, dużo wyższy level. Ja robię sobie to wszystko na spokojnie. Wrzucałem materiał, w którym pokazywałem, jak można szybko zarobić pieniądze, wbić level w totalnie bezpieczny sposób. Dzisiaj pokażę wam jednak, jak ja wykorzystuję ten sposób i jak ja wbijam sobie te levele. Bo to, co wam pokazywałem, było tylko namiastką, było tylko totalnie bezpieczną wersją. Ja robię to troszeczkę inaczej i dzisiaj chciałbym wam to zaprezentować, a więc udamy się na Tanglewooda. Łapki w górę, żeby nasycić algorytm YouTube'owy. To jest moje ostatnio ulubione wyrażenie. Komentarze oczywiście dla was, dajcie znać, co sądzicie. Zapraszam też na Discorda i na Twitcha, linki macie w opisie każdego filmu, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do Fazmo. Dzisiaj będzie troszeczkę merytoryki, treningu i wszystkiego w ogóle, będzie połączone wszystko naraz. Zapraszam. Tak więc jesteśmy w lobby. Ja mam ustawiony mój ulubiony 907 mnożnik. Ja wam już go pokazywałem w materiale. Postaram się go tu gdzieś przypiąć. Więc teraz na szybkości wam pokażę, jak to wygląda. Mamy zero sanity, mamy włączone światło, mamy wszystkie kryjówki, zero dowodów i tak dalej, i tak dalej. Tu możecie sobie to, kto będzie chciał, to sobie może to zatrzymać, zeskrinować. Pyk, pyk, pyk. Co do loadoutu, mam ustawiony dokładnie taki jak o tutaj. Czyli praktycznie dowodowych rzeczy nie ładuję, ładuję tylko krucyfiksy, świeczki, nakrycie głowy to z latarką. Zapalniczki, kadzidła, czujnik ruchu, mikrofon paraboliczny, aparat, tool. I to będzie mi potrzebne. Myk, klikamy gotowość i ruszamy, powiem więcej, już w grze. Dlaczego w ogóle promuję ten sposób? Promuję go, bo jest totalnie bezpiecznym sposobem. Dla osób, które zaczynają, jest fajnym buścikiem i pieniążków, i levelów. Także polecam serdecznie. Ale to wróćcie sobie do tamtego materiału przede wszystkim na początek. Bo ja rozgrywam go trochę inaczej. Dlaczego nie lubię mnożnika 1297 na Woodwindzie? Już mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Bo to nie jest dla mnie gra w fazmofobię. I tutaj pokażę wam, dlaczego ja używam tego sposobu, ale jednocześnie gram. Bo nawet jeżeli trafię ducha, którego nie mogę rozpoznać po jednym czy dwóch huntach, to staram się go wydedukować dalej. Ja tu zostaję. Tak jak w tamtym sposobie kazałem wam jeden hunt, góra, dwa, wychodzicie. Tak pokażę wam teraz, jak ja to robię. Ja zostaję. Ja próbuję jeszcze wykluczyć Wraitha, na przykład solą. Próbuję różnych trików się chwytać. Zrobić obiektywy, żeby jak najwięcej zarobić. To trwa dłużej. Ale ja to lubię. Ja to lubię, bo to jest dla mnie prawdziwa rozgrywka z duchami. Zacznijmy od tego, że mamy Harolda Wintera, czyli jakiegoś zimowego duszka. Zdarzenie paranormalne, o które może być czasami trudno. I EMF i świeczka. To z tym sobie poradzimy. I teraz, jak ja do tego przystępuję? To jest dla mnie... Nie, dla mnie ten przedmiot, który dodali, to coś na głowę z latarką jest super. Oczywiście smacz w łapę. I mamy jeszcze jeden slot. I ja wykorzystam sobie do tego i EMF-ę. No i vamos, naprzód. Oczywiście, zaznaczę na starcie, może się zdarzyć tak, że po pierwszym huncie będziemy wiedzieli, wyjeżdżamy, ale znowu, ja zawsze zostaję, żeby zrobić wszystkie zdjęcia, żeby znaleźć kość, żeby zrobić obiektywy, bo wtedy zarobię więcej i wtedy czuję się, że ja gram w tą grę, a nie tylko wchodzę, strzelam ducha, wyjeżdżam, no i zarabiam, dobra, 3 czy 4 tysiące w 2 minuty, ale mi nie o to chodzi, ja chcę poczuć tą grę, ja chcę poczuć te emocje, poczuć tą adrenalinę. I druga kwestia jest taka, że mimo to, mimo wszystko, czasami nie będę w stanie i tak tego ducha zidentyfikować, ale zobaczmy, zapalę świeczkę, bo mam taki obiektyw. Jeśli duch się tu pojawi, może się to przydać. Hello? Zdmuchnij świeczkę, zdmuchnij świeczkę, zdmuchnij świeczkę. Normalny rytm. Normalny rytm. Nie ty, nie ty, nie ty, nie... tego nie wiemy. Nie ty, nie... Obakę? Obak...
Chyba obakę, co? Kroki obakę, tak mi się wydaje. Tego się nie spodziewałem. IMF zaliczony. Została świeczka. Dobra. Bum, bum, bum. Mam wrażenie, że to był obakę. Ale wychodzę. Zaraz zobaczycie dlaczego. Bo jest turbo fajny sposób. Ja go uwielbiam, kocham go absolutnie. Bang, bang, bang. Dlaczego nie biorę soli tier 3? Bo ona spowalnia ducha, mieli mi kroki. Nie chcę tego, nie chcę tych kroków. Mogę się zaraz znaleźć w niebezpieczeństwie, ale szybko spróbuję. Raz, dwa, trzy, boom. Raz, dwa, trzy, boom. Raz, dwa, trzy, boom, boom. Tu mam 9 zdjęć do zrobienia. Jak wdepnie, to mam 9 zdjęć, co jest fenomenalne. I 10 na przykład kości, tak? Czy zdjęcie ducha, jeżeli mam taki objective. My już mamy dwa zrobione, została świeczka. Wezmę mu tą świeczkę. Wezmę krucyfiksa. Wezmę aparat. Wydaje mi się, że to było bakę, ale nie jestem pewien. To jest troszeczkę... troszeczkę czasami zdradliwe. Dlatego, że... ja lubię robić te wszystkie obiektywy, robić zdjęcia, poświęcić czas tej misji, jak jestem 100% pewien ducha. Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że dobra, mówicie, dobra, to raczej jest ten duch, powiedzmy, nie wiem, fantom. I robicie, poświęcacie czas, tak, na zdjęcia, na obiektywy. Czasami są trudne obiektywy, bez paramajki i tak dalej, i tak dalej. 20, no dobra, 25% sanity raczej nie będzie. Ciekawe, czy może być 25% sanity, jak mamy customa na zero, raczej nie. Wyłączył korki, wiem, że to nie dżin. Dążę do tego, że poświęcicie ten czas, zrobicie wszystko perfect, okaże się na koniec, że macie złego ducha. I to bywa frustrujące, ale... ty gdzieś tu jesteś? Oh, shit. Hello, come, 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 hello. Poszedł na dół, skubaniec. Hello? Dobra, wdepnij w sól, pięknie. I zmuchnij świeczkę. Zmuchnij! Zmuchnij! Zmuchnij świeczkę! Nie chcę smuchnąć świeczki. Dobra, mamy to. Mamy chyba 9 zdjęć, dobrze myślę? Dobrze myślę. Dobra, z krucem nie dojechałem, ale dojadę. Mamy kość, kapitalna sprawa. What? Okay. Polter? To brzmiało jak multifrow, autentycznie to brzmiało jak multifrow. Aparat, 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 aparat. Gdzie rzuciłem aparat? Jest żar kruca. Ej, gdzieś rzuciłem aparat, nie wiem gdzie. My aparat is gone. Where is my aparat? Tu jest mój aparat. Dobra. I teraz tak, mamy cyk. 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 I jedziemy z koksem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, oh shit. A może to mimik? Bo mam czutkę, że to był obakę wcześniej. Dość to interesujące. Świeczkę zdmuchnął. Dobra, kończ to waś. I teraz zaczyna się to prawdziwe. Okej, okay, smacz. 1,5 minuty kupione. To powiem więcej. To jest troszeczkę też pokłosień. Bodajże ten odcinek wyszedł wczoraj w niedzielę. A ten wyjdzie prawdopodobnie w poniedziałek. To jest troszeczkę też taka zabawa jak na zero sanity.
What the fuck? Hello. Hello, my friend. Nie Phantom. Ja potrzebowałbym drugiego smarza, tak just in case. Albo nawet dwóch smarzów. Weźmiemy sobie dwa. Zobaczymy, jak to rozwinie naszą sytuację. Może się okazać, że nie wytypujemy ducha. Może się tak zdarzyć. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Pyk. Dobra. Miałem turbo wrażenie, że ten duch sporo rzucał, ale może to było tylko moje wrażenie. Teraz kompletnie się uciszył. Są duchy, które ciężko naprawdę, naprawdę ciężko ogarnąć. Traficie Shade'a, który nie huntuje na przykład. No, to proszę. No dobra, zobaczmy. Shapeshift był? Czy mi się wydawało? Może nie? Nie, no był. Na Golasa. Zmienił się w Golasa. I gubi kroki, to jest obaka. A rzuca jak polter, nie? Ale serio. Rzuca totalnie jak polter. No i mamy w tym momencie trzy obiektywy. Mamy, mam nadzieję, wszystkie zdjęcia na trzy gwiazdki. Mamy obakę. Chyba, że się okaże, że to nie obakę. Byłbym zdziwiony. Widziałem, na 99% widziałem shapeshifta, tego ducha, który jest nagi. I było słychać ginące kroki, więc zobaczmy. Zarobimy około 3-3,5, jeżeli trafiliśmy poprawnie. Spędziliśmy tu może 8-10 minut. Tak zazwyczaj trwają moje misje. Ale ja gram, ja czuję, że ja coś robię, a nie tylko wchodzę, przeżywam jednego hunta i wychodzę. Dla mnie no to jest jakby esencja. Nie krytykuję absolutnie ludzi, którzy lecą na tym mnożniku 12,97, bo już też z paroma osobami wdałem się w taką dyskusję. Spoko, to jest pewne obejście customów, to jest pewien bug, który powinien nie istnieć moim zdaniem. Ale proszę, 3800 w minut 8. I zazwyczaj koło 8 minut to się kręci. Czasami troszeczkę dłużej, czasami nawet krócej. Wszystko zależy od ducha. Spróbujmy sobie polecieć kolejną rundę. Zobaczymy, czy tym razem też nam się uda wygrać. No i lecimy od nowa. Lecimy znowu. Bach, bach, bach. Test tym razem. Parabolik IMF, ucieczka. Parabolik nie jest najtrudniejszy, ale czasami jest skomplikowany. Zacznijmy sobie od IMF-y. Ona jest dosyć easy do złapania. Szczególnie jeżeli duch... Często się zdarza, paradoksalnie, mimo że mamy zero sanity, często się zdarza, że duch szybciej coś zrobi, niż zacznie hunta. To pewnie teraz moje słowa pójdą w zapomnienie. Może nie? Pamiętajcie, zawsze celujcie w to miejsce. Twin interaction. Twin interaction, jak czuję. A! Leave me! Okay. Twinsy czy nie? Twinsy! IMF mamy zaliczony na pewno. Moim zdaniem Twinsy był przełącznik i żeś w zupełnie innym miejscu rzucony. Ale dobra, zobaczymy. Tu zwalił światło. Wolniejszy Twin. 100%. Pam, 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 pam. Hello. 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 Nie bądź jokajem. Nie możesz być jokajem. Jesteś za wolny na jokaja. I idzie do nas. O, loader.
Dobra. Troszeczkę to jest też znowu odwołanie do tego, co nagrałem w nie, na niedzielę. Lepszy level, zero sanity. Jak sobie z tym radzić, tak? Zawsze to jest bezpieczne miejsce, bezpieczne. Ogólnie to jest bezpieczne miejsce. Mając hiding spoty, stąd macie pole ucieczki w jakąkolwiek stronę, tak? Czy uciekacie gdzieś tam, bo macie tam hiding spot, czy uciekacie do gara. Nie wiedziałem, gdzie on był. Teraz jest szybszy Twins. Słychać? Pa, 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 pa. Jest o 10% szybszy niż normalny. Normalny duch? Zobaczcie, on mnie tu nawet nie znajdzie. Nawet mogę stać. On chyba też wtedy mnie nie widzi. Nie wiem, jak to wygląda tutaj. Tu raczej mnie by zobaczył, tak? Ale tu na pewno samochód zabija linię wzroku. Tak więc bezpieczeństwo przede wszystkim dla tych, którzy zaczynają, bo słuchajcie, też wiele osób pisało do mnie, albo czy w komentarzach, no to są proste rzeczy, ale ja tego nie nagrywam dla osób, które, znaczy oczywiście zapraszam, jeżeli chcecie sobie oglądać, jest mi bardzo przyjemnie, bo dla was to jest, dla wszystkich to jest, tak? Ale to jest przede wszystkim dla osób, które na przykład zaczynają grać, które nie wiedzą, jak sobie poradzić w takich cięższych sytuacjach. I ci bardziej doświadczeni gracze powinni to rozumieć, powinni pomagać, bo ja uważam, że pomaganie graczom, którzy zaczynają, jest kluczowe. Jeżeli na przykład gracie multiplayera, wchodzicie na publiczne jakieś serwery, pomóżcie tym ludzikom, naprawdę. Pomóżcie tym osobom, bo one są tak zagubione we mgle, jak ty, która zaczynałaś na początku, no i to jest normalna droga, tak, że pierwsze zetknięcie z tą grą jest zazwyczaj, Jezus, ile on tutaj rozruby narobił. Nie wiem, zróbmy tak. Zróbmy tak. Na razie. No tak. Także uważam, że wsparcie dla nowych graczy, dla graczy, którzy może nie są nowi, ale nie potrafią ogarnąć tego, pokazanie im czegoś, nauczenie ich pewnych schematów jest czymś fajnym, no bo po to tworzymy taką społeczność, po to się komunikujemy, po to są serwery na Discordzie, po to są... U ty, łasz ty. No ty tu jesteś. Jeszcze jedna wskazówka na szybko ode mnie. Ja proponuję poczekać, aż wszystkie sole będą przeszednięte. Dlatego, że jak zaczniecie robić w trakcie, on wszedł w 3, wy rozsypaliście następne 3, później może wam się popindolić, popsujecie zdjęcie. Więc to taki tip ode mnie. Ja poszukam teraz na szybkości kości. Co my tu jeszcze będziemy mieli? Został nam parabolik. Dobra, zostawimy sobie to na deser. Zjad kruca, zdjęcie. Nie robię dwóch nie róbcie, to raczej nadal jest popsute. Z tego co widziałem i co napisał ktoś na Discordzie u nas i sprawdziłem to dosłownie 3 minuty przed rozpoczęciem tego, you fucking bitch, przed rozpoczęciem tego materiału nagrywania, you blablabla, nie rób tak, faktycznie już nie znosi przy oh no. Faktycznie już nie znosi przy trzymaniu w dłoni kadzidła tieru trzeciego. Mnie znosiło w lewo zawsze. Szedłem prosto, a moja postać szła w lewo. Więc już teraz to jest naprawione. Nawet nie widziałem tego hotfixa. Może to zrobili tak pokątnie, albo ja nie zauważyłem. Szybki jest. Nawet taki, bym powiedział, że troszeczkę szybszy niż twinsowo. Ale to raczej twinsy. Dobra. Przeszedłeś wszystkie sole? Przeszedłeś. Au. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ja patrzę, słuchajcie, też ważna sprawa. Ja patrzę na ten obraz w kamerze i przesuwam sobie kamerą. Przesuwam się na te sole, bo
Patrząc na ekran główny, można się pogubić. Jeszcze jedno zdjęcie mi zostało. Na kość na przykład. Where is the bone? Give me the bone. Not here. Not here, I think. Oj, tutaj nie chciałbym wchodzić. No dobra. Mam zdjęcie ducha? What the fuck? O, jest. Jest kość. Mamy komplet, to mogę wyrzucić. Został mi parabolik. Co się właśnie stało? To jest ciekawe też. Widziałem to już dwukrotnie ostatnio, że faktycznie w trakcie Ghost Eventu, jeżeli to są Twinsy, to drugi jakby, znaczy no zawsze mówimy, że to jest ten drugi Twins, ale wiemy, że to jest jeden duch, tak? Jeżeli ktoś wam mówi, że są dwa duchy, puknijcie go w czoło, albo się puknijcie w czoło, albo wpuśćcie jednym uchem, wypuśćcie drugim. To jest jeden duch, który ma dwa zasięgi interakcji. I tu to widzieliśmy, był Ghost Event i w trakcie Ghost Eventu druga wersja, ta większy zasięg prawdopodobnie tej wersji, zrobił jak, pstryknął światłem i przerwał się Ghost Event, co jest też ciekawe. Pytanie, czy jest to zamierzone, czy to jest jakiś błąd, ale spotykam się z tym już któryś raz. No i co? I co teraz robimy? Został nam parabolik, mamy wszystko. Tu mamy rozwalone bezpieczniki. O, hello there. Widzimy. Krucyfiks, tam coś rzucone. Znowu coś rzucone i mamy, zobaczcie, ile interakcji. Ja sobie tutaj zrobię tak, zawsze parabolik sobie robię tak i sobie czekam. I teraz duch jest teoretycznie tam w kuchni, ale też robi interakcję tam. Więc widzicie, jak działają Twinsy. Twinsy mają szeroki naprawdę wachlarz możliwości. Szeroki zakres działania. Uju, bitch. Dobra, schowamy się. Znowu szybszy Twins. Pam, pam, pam. Najgorzej, jak na koniec się okaże, że to nie Twinsy. Ale chyba jesteśmy pewni, tak mi się wydaje. Raczej tak. Przeczekamy sobie Hunta. Otworzył mi tu drzwi? Czy ja je zostawiłem? Nie, miałem je zamknięte. Skubaniutki. Dobra. No i trzeba cierpliwości, tak? Ale ja wolę to. Naprawdę wolę taką misję. Mamy to. Dziękuję. Dobranoc. Znowu mamy tutaj twinsowe. No nie, no to nie mogą nie być twinsy. Do widzenia. Zostaw mnie. Nie chciał nas wypuścić, zdecydowanie nie chciał nas wypuścić. Wolę naprawdę taką rozgrywkę, gdzie wiem, że ja coś znaczę w tej grze. Może to jest jakieś podbicie mojego ego. Ale nie, po prostu to sprawia mi przyjemność. To sprawia mi przyjemność, że poza zidentyfikowaniem tego ducha ja jeszcze działam. Nawet jak nie wiem, jaki to duch, jeszcze próbuję. I w ten sposób ja wbijam levele. Ja nie wbijam na Camp Woodwindzie, ja nie wbijam nawet na tym moim mnożniku 9.07 po prostu wchodząc, wychodząc, tylko ja próbuję grać. No i zarobię 3.700 w 9 minut tym razem. Tak jak mówiłem, około 8-10 minut zazwyczaj to trwa. Czasami dłużej, czasami krócej, bo czasami trafię Shade'a, czasami trafię Onryo, z którym trzeba się pobawić. Czasami w ogóle trafię Yureya, czy Banshee, czy Spirita, którego ciężko jest... No ciężko jest na tym nawet takim ustawieniu ogarnąć, ale to mi sprawia większą frajdę. Ja czuję chęć do tej gry i czuję flow. Czuję flow, że to jest spoko. Lecimy, moi drodzy. No jeszcze ze dwie rundki myślę sobie strzelimy. No i dobrze, i próbujemy dalej. Lisa Moore. Kadzidełko. Ucieczka podczas polowania, świetnie. Mamy dwa obiektywy na raz, tak naprawdę. No i krucyfiks. Nie jest źle. Więc zaczniemy sobie standardowo i wezmę... No wezmę tego krucyfiksa. A nóż, widelec się okaże, że duch jest gdzieś tu na starcie. W ogóle wchodzenie, to też jeszcze powiem, to jest taka dodatkowa kwestia. Wchodzenie z krucyfiksem nie jest wcale takie głupie.
bo wchodząc z krucyfiksem, macie 100% pewności, że duch nie zrobi wam hanta totalnie obok was. Bo zobaczcie, jaki zasięg ma ten krucyfiks. On nie zrobi wam hanta. No i właśnie. Zobaczcie. Duch jest tu, chyba że to był teleport, ale nie zrobi wam tu hanta, bo macie krucyfiks. Dokładnie o tym mówię. Szybka zmiana taktyki. Musimy zrobić zdjęcie. Pamiętajcie, że to też ostatnio przetestowałem chyba na poprzednim odcinku. Tak, by być w 100% pewnym. Jeżeli krucyfiks jest zjedzony dwa razy już, nie możecie zrobić dwóch zdjęć spalonego krucyfiksu. Poza tym, że nie działają interakcje krucyfiksu, tak? To pamiętajcie. Spalony krucyfiks to jest jedno zdjęcie, ale musicie robić to zdjęcie symultanicznie. Dobrze, dobre to słowo tutaj. Czyli spalenie, zdjęcie. Nie możecie, żeby spalenie i robicie dwa zdjęcia, bo zaliczy wam tylko jedno. Wbijam się tutaj na pełnej. Ota. Dobra. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Wywalił korki, to nie G. Dawaj mi tego smażola. Aparat mam. A! Dobra, mamy półtorej minutki. Elegancja. Idę po smaża. Go, Steven, mogłem zrobić zdjęcie, ale... Też nie chcę przestrzelić nigdy. Bo szkoda. Jak przestrzelimy zdjęcie, to jest trochę lipa. Wiemy, że to nie Jean. Wykreślmy sobie Jeana, tak just in case. Mocno rzuca. Kość. Może zdążę złapać gdzieś. Zobaczcie, ja na razie nie robię zdjęć tej soli, bo tak jak powiedziałem, zrobię ją sobie na samym końcu, żeby być 100% pewnym. A gdzieś tam chyba rzuca. Dużo rzuca. Dobra, już jesteśmy bezpieczni, mamy swój azyl. Mamy też kość, no i świetnie. Poteczka, bang, zebrana. Ponieważ podejrzewamy tutaj Poltera, to zrobimy sobie do niej. Low. Spierniczam na razie, na chwilę chociaż. Bo duch robiący ghost event, przypominam, teleportuje się do tego miejsca, więc może nas zahantować teraz stąd. Chyba już jest z powrotem tam. Więc zrobimy dalej polter bombę. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Hopsa, hopsa. Mogę jeszcze sobie poprzerzucać stąd. Jakoś nie jest skory do hantowania. To nie oznacza niczego absolutnie, ale tak tylko mówię. Miałem już takich kilka przypadków w tym trybie, który właśnie wam pokazuje, że nie wiem, no duch mnie nie hantował z 5 minut i mówię, dobra, to na pewno shade. Okazało się, że nie wiem, raz to był na pewno revenant. No rzuca tam. Nawet takie multithrowy tam słyszę. Chyba. Teraz nie. Stracił chęć. To nie było ability Mary. To był po prostu ghost event. Czyli wiemy, że to nie jest ten i ten duch. Nice. Jakby zrobił mi dobry ghost event. To właśnie ten. Widzicie? Zobaczcie. Oh no! To Dio? No! To nie Dio! To jest Tej! To jest Tej! Tak. Różnica między krokami Teja i Moroja jest niewielka, naprawdę. Jest ciężko słyszalna, wręcz bym powiedział.
ale kroki Teja się wręcz na siebie nakładają. Słychać takie pam, 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 pam. Moroj, więc u Moroja słychać delikatne przerwy między każdym krokiem. Zostało nam jedno zdjęcie i zostało nam nic więcej. Jedno zdjęcie nam zostało. Mamy 1,5 minuty, tak czy siak. Weźmy tą sól, weźmy smadżola, weźmy krucyfiksa. Może coś, któreś z tych nam tu zadziała. Kruca położę sobie jednego tu, drugie. Ha? Dobra, drugi tu. Sól rozsypię, żeby nie zapomnieć. Raz, dwa, trzy. Czyli trzy ostatnie. Zapalareczka. No i czekamy. Coś się musi wydarzyć. Jeśli nie, zawsze miejcie plan ucieczki. Usłyszycie ducha tu, spierniczamy tutaj. Usłyszycie ducha tutaj, albo wchodzimy tu, albo uciekamy do garażu. Proste. Nice. No i tyle. Hej. Wszystkie obiektywy, wszystkie zdjęcia. Lecimy dalej. Trochę szczęścia, bo nie mamy takich trudnych duchów tutaj. Co my trafiliśmy? Twinsy? Trafiliśmy Teja. I co jeszcze trafiliśmy? Trzecia gra, jeżeli dobrze mi się wydaje. Co jeszcze mieliśmy? O Jezus, skleroza też choroba. Dio był? Nie. Może był Dio? Też trochę mi się miesza, bo parę godzin temu nagrywałem poprzednie materiały, więc tam był na pewno Dio. 3800, ile tym razem minut? No 7. No więc mówię, to jest czasami trochę mniej niż 8-10, czasami troszeczkę więcej. No i tak to mniej więcej wygląda. Zróbmy sobie jeszcze jedną ostatnią, taką poglądową. Może trafimy jakiegoś ducha, którego w końcu nie zweryfikujemy, bo tak też się może zdać. Czasami trzeba się poddać, ale wiadomo, że my poddawać się nie chcemy. No Taper, dziękuję za follow. Hello. Jak nagram, to ktoś daje follow na Twitch, to jest niesamowite. Ja nigdy nie wyłączam tych powiadomień. Joe Anderson. Mamy ucieczkę, mamy parabolik i kadzidło, kiedy goni. Znowu dwa obiektywy naraz zrobimy, co jest piękne. Parabolika na razie sobie odpuszczam. Wezmę sobie za to aparat. Może się przyda. Może będzie ghost event, może znajdę kość. To już zawsze coś do przodu. Światełko. Pak. Pak. Udaję się do mojego azylu. Zdążę? Czasami nie, można nie zdążyć. Hello? Normalny ryt? To nie yokai? Nie fantom? A! Zostaw mnie. Okej, okay, będzie trudno. Już widzę, że będzie trudno. Już czuję, że będzie. Karuzela, może na koniec uda się też pokazać grę, której po prostu nie da się, że tak brzydko powiem, przejść. Ucieczkę chyba mam zaliczoną. No i co teraz? Co w takiej sytuacji? No słuchajcie, no tu już trzeba się odwołać do głębszej kwestii. Przede wszystkim... A, dobra. Przede wszystkim musimy od czegoś zacząć, czyli sobie wykluczamy pewne duchy. To nie ten, to nie ten, to nie ten. Rajczuch. Nie jestem pewien, czy włączałem latarkę. Powiedzmy, że nie. Jeszcze go nie zostawimy. To nie Revenant. Wyślę, że to nie Mailing, nie Yokai, nie Huntu. Raczej nie Jin, nie Phantom na pewno, nie Twinsy.
Mimika zawsze trzeba wyk... No, no dobra, nie trzeba go wykreślić. Raczej nie o Bakę nie słyszałem ani kroków, ani nie widziałem shapeshifta. Więc już sporo wykreśliliśmy. Co teraz sobie możemy tu zrobić? Weźmiemy sól, weźmiemy dwa kruce. Zła informacja jest taka, że duch jest tu gdzieś na wejściu. Więc może być ciężko, mogą być ciężary. Trzeba działać dynamicznie, bo szkoda też. Pamiętajcie, że macie tylko dwa zużycia kruca, tak? Więc w tym wypadku trzeba je oszczędzać. Ja wezmę sobie dwa świeczki. Dwa świeczki wezmę. I wezmę tego parabolika. Teraz już. Ale na razie go specjalnie używał nie będę. Niech on sobie tutaj z boczku leży. Hop. O, ze świeczką mnie znosi. Ta, ze świeczką teraz mnie znosi. Zapaloną, ale. Zapalę też tą. Biorę smadża. What? De. Korki wywalone to nie gin. To już wiedzieliśmy. Can you give me a sign? Can you show yourself? Can you give me a sign? Ok, świeczka. Nie wiem, czy zdążyłem. Mam nadzieję. Tak jest. Fanty się uspokoiły. Ok, never mind. Ale nie zjadł krucyfiksa. Więc nie był w zasięgu tego krucyfiksa, a tym bardziej w zasięgu świeczki. Więc Jureja. Onryo jeszcze nie wykluczamy. Totalnie normalny rytm. To nie Mailing. Słyszymy te kroki wyraźnie. Praktycznie na całej mapie. Dobra, wariacik. Koniec tego dobrego. To korki? No dobra, dobra. Kość. Dlatego aparat się przydaje czasami. Zapalę sobie tu światło, żeby jeszcze go przetestować lepiej. Znowu tym rzuciłeś? Mordo, co ty masz do tej książki? Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Czyżbym miał rację? Nie mam racji. To nie Onryo. To już wiemy. To nie Wraith. To już wiemy. Ulala, będzie ciężar. Będą ciężary. Będą ciężary. Pewne. Zdjęć na razie nie robię. Zostawmy sobie to. Wrócę to na razie tutaj. Jeszcze jeden hand by mi się przydał. No właśnie. Kurde. No tu nic nie widzę. Ajajaj. Dobra. Spirit test. Będziemy patrzyli. Ujjjj. Smacz. A! 30, 42, 45 mniej więcej. 42, 45 muszę zapamiętać. Zapiszemy sobie, bo pamięć bywa zawodna około. Ktoś już znowu Nie wiem, tak nie mam przekonania do Oniego, szczerze mówiąc. Bo przez tą kontrowersyjną postać 42-45. Dobra, jeszcze zdążę chyba wrócić na demona.
Raz, dwa, trzy. Go, 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 go. Idealnie wrócę na demona. 44, 45. Dobra, zapalara. Gdzieś miałem to. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Komplet zdjęć, dziękuję bardzo. Korki znowu wywalone. Trochę mnie niepokoi, że on tu nadal jest. Czterdzieści dwa, 45. Mijają 2 minuty. Mniej więcej w tym momencie. Czyżby Spirit? Czterdzieści cztery, 57. Brakuje 40 parę sekund do potwierdzenia spiritki, tak naprawdę. 45 mamy. Ja patrzę po czasie nagrania. Muszę kiedyś sobie zrobić taki fajny zegarek, że będę klikał przycisk i tu się będzie wam wyświetlało w górnym tam rogu czas odsmażę na przykład. To jest do zrobienia. To chyba będzie Spirit, moi drodzy. 45, 26. Jeżeli zahantuję za powiedzmy 20 sekund, nawet 15, no to będziemy mieli w sumie pewność. I zostanie nam parabolik. W sumie mógłbym go wziąć już teraz, ale dobra. Nie będę ryzykował. Mija dokładnie 3 minuty w tej chwili. Excuse me? Już ponad 3 minuty. Teraz tutaj jesteś. Dobra. Halo. Smacz. Ale biegnij. Mordeczko. No i sobie teraz szybko pójdziemy pod smacza, w razie czego. I sobie będziemy parabolika sprawdzać. Myślę, że to raczej tam powinno pójść w miarę sprawnie. Go, go, go. Dobra, mamy to. Rzesz ty hara. Smudging. Smudging, smudging. A, mam, dobra. No i sobie tu gdzieś staniemy, będziemy go łapać. Spokojnie nam tutaj ten parabolik złapie. No i zobaczcie. No, to czasami troszeczkę trwa dłużej, czasami krócej. No ale i tak znowu ta misja pewnie potrwała troszeczkę, może około 10 minut. Jeszcze sprawdzę, czy mam wszystkie zdjęcia, mam wszystkie obiektywy. Zaznaczam Spirita. Może nie wiem, może to jest jakiś inny duch, który nie miał ochoty mnie hantować przez akurat 3 minuty. Ale byłoby to czymś, czego nie nazwałbym błędem. I teraz porównując. W normalnych warunkach słyszycie normalny rytm, nie wiecie, co to za duch, wyjeżdżacie, a ja zostaję. Ja jeszcze się bawię, jeszcze próbuję, bo lubię to. I to chciałem wam dzisiaj pokazać. Zobaczymy, czy to Spirit w ogóle, bo może zaraz się. To jest Gorio, to jest niesamowite. To było możliwe. Gorio, który nie chciał handlować przez 3 minuty, spoko. Nie mam do siebie żalu, zarobię 500 coś, 560. Jedna gra na 4 czy 5 się taka zdarzy. Ale generalnie chodzi o długodystansową kwestię. Czyli fajnie, że trafiliśmy tą ostatnią grę. Mamy 10:50, mówiłem, że tu było troszeczkę dłużej. Bo to pokazuje, że ja też nie mam 100% skuteczności, tak? I nikt nie ma prawa mieć, bo raz, że
Traficie czasami ducha, którego nie da się zidentyfikować, tak jak Gorio, Jureja. Tutaj no było nam wskazanie na spirita stuprocentowe, no 3 minuty ponad nawet bez hanta, więc poszliśmy tym tropem. To jest jedna zasada. A druga to jest taka, że duchy są czasami popsute. Mailing wydaje się, nie mailing wydaje się mailingiem, nie polter wydaje się polterem i tak dalej, i tak dalej. Sami doskonale to znacie, także tak ja zdobywam prestiże. Zobaczcie, przez tą godzinkę sobie wbiliśmy dwa levele, jeżeli się nie mylę. Zagraliśmy ile? 5 gier? Myślę około 5 gier, z których 4 poszły stuprocentowo. Stuprocentowo to był perfect investigation bonus, ten 200 coś tam. Także to jest moja. Bo mi się to tak po prostu, tak mi się widzi to, że nie tylko zgaduję, ale też przeprowadzam to śledztwo. Investigation chciałem powiedzieć. Za dużo angielskiego. Moi drodzy, starczy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, dajcie mi znać. Ja chętnie nagram więcej, bo gram dużo takich, znaczy dużo. Raz na 2 dni sobie na godzinkę, dwie usiądę i powbijam takich parę leveli. Za chwilę zbliżam się do trzeciego prestiżu. Na pewno awansuję. Na pewno zrobię awans, bo chcę się pozbyć tej różowej odznaki. Nie podoba mi się ona. I będę awansował prawdopodobnie do 10, gdzie pojawi się czarna. I później mam to kompletnie chill out. Ale to wszystko też na spokojnie. Awansuję dopiero i tak po weekly challenge'u, bo chcę, znaczy przed weekly challenge, bo nowy weekly challenge chcę zrobić już na konto, żeby troszeczkę sobie nabić te 5000. To jest pewnie tam z 5 leveli, więc tak to u mnie wygląda. Rozgadałem się jak zwykle 50 minut nagrania, ale myślę, że było warto. Dajcie, tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy nie. Jakie Wy macie swoje, może jakieś inne sposoby. Zapraszam też oczywiście do łapek w górę, do opisu, gdzie macie linki do Discorda i do Twitcha. I życzę Wam bardzo, bardzo dużo powodzenia, bo ono się przydaje. Walczcie, nie poddawajcie się. To, co mówiłem też przy okazji ostatniego materiału z Zero Sanity, nie poddawajcie się. Jeżeli macie niskie sanity, próbujcie. Nikt Wam tu krzywdy nie zrobi. A jest ta satysfakcja, kiedy zrobimy coś nieszablonowego, kiedy zrobimy coś więcej, kiedy gdzieś tam wykminimy coś ponad ten szablon, który istnieje. I to jest właśnie moim zdaniem bardzo fajne w fazmofobii. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was, życzę zdrowia, moje już troszeczkę wraca powoli do normy, więc słyszymy się prawdopodobnie w najbliższych dniach. Do usłyszenia.